Mamy temat kłótni w koalicji o związki partnerskie. Ustawa ważna dla setek tysięcy, a być może nawet milionów osób, wobec czego musimy ten... Tak to opowiada. No, być może lepiej znam, być może lepiej znam życie, być może lepiej znam rzeczywistość polską. Tak powiem, że dla setek tysięcy, a może nawet milionów ludzi. Projekt związków partnerskich. Milionów ludzi to jest sprawa bardzo. Za chwilę pan będzie mógł, panie pośle, się wypowiedzieć. Natomiast chciałem zapytać tak. Po pierwsze, Joanny Scheuring-Wielgus. Ponieważ PSL zgłasza wątpliwości, wciąż uważa, że ten projekt jest za mało kompromisowy. Czy Lewica jest jeszcze skłonna w jakichś sprawach się posunąć w sprawie związków partnerskich? Nie jesteśmy w stanie się posunąć, dlatego że i tak już poszliśmy, trochę zgodziliśmy się na pewne rzeczy, które PSL postulował przez ostatnie miesiące. Ja tutaj mam mapę, pożyczyłam ją ze strony Miłość Nie Wyklucza, która pokazuje, nie wiem gdzie ją pokazać, ale ten niebieski kolor pokazuje, ile krajów w Europie ma równość małżeńską i związki partnerskie. Polska niestety wygląda bardzo słabo na tym tle i to jest generalnie wstyd dla polskiego państwa, że dzieli obywateli na gorszych i lepszych. Znaczy ja kompletnie tego nie rozumiem. Nie rozumiem argumentów ze strony PSL-u. Co ma piernik do wiatraka? To znaczy jeżeli Władysław Kosiniak-Kamysz, wezmę go jako przykład, chce wziąć ślub, chce później się kilka razy rozwieść, to jest jego sprawa. Nic mi do tego. Ale jeżeli Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek chcieliby mieć związek partnerski, to dlaczego im to utrudniacie? Dlaczego utrudniacie zawarcie związku małżeńskiego Katarzynie Kotuli i jej partnerowi? I wielu tysiącom... Związek małżeński mogą zawrzeć, tylko nie mogą... Chcą związek partnerski. Dlaczego jakby jest utrudniane ludziom po prostu, nie wiem, wypełnianie swojej miłości w jakimś związku? Ja tego kompletnie nie rozumiem. I Krzysztof Hetman odpowiada na to pytanie. Wiesz, dlaczego nie rozumiem argumentów? Bo wydaje mi się, że ty masz inne zdanie. Bo ja pamiętam, jak w zeszłej kadencji Europarlamentu głosowałeś za rezolucją, która mówiła o tym, że społeczności LGBTQ+, powinny być traktowane w całej Europie po przyjacielsku. Więc traktujmy tych ludzi tak, jak należy, tak jak równi nam. Krzysztof Hetman odpowiada na pytanie, co strasznego jest na przykład w tym, że rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego, a nie u notariusza takiego związku partnerskiego. Może dlatego pani poseł, moja koleżanka Joanna, nie rozumie. Może dlatego nie rozumie, że w Polskim Stronnictwie Ludowym każdy w tej sprawie może wypowiedzieć swoje zdanie. I mamy różną wrażliwość, co już pokazują wypowiedzi moich koleżanek i kolegów. A jakie jest pańskie zdanie na temat konserwatywnego nurtu w PSL-u przeciwstawiającego się związkom partnerskim? Szanuję ten głos. Rozumiem, ale jakie jest pańskie zdanie na temat tej opinii? Ja uważam, że politycy nie powinni meblować ludziom życia, tylko powinni ułatwiać to życie. I jeśli mówimy o związkach partnerskich, czy o osobie najbliższej, takie ułatwienie życia powinno nastąpić i jestem przekonany, że uda nam się to zrobić. Rozumie pan swoich kolegów i swoje koleżanki, tak, którzy mówią na przykład, dla mnie nie ma problemu. Nie można rejestrować w Urzędzie Ale Stanu zadał Cywilnego mi pan pytanie, u notariusza. Odpowiem panu, proszę. Odpowiem panu, zapytał mnie pan konkretnie, już odpowiadam. Ja nie mam problemu z tym, żeby ci ludzie poszli do Urzędu Stanu Cywilnego, ale rozumiem argument moich koleżanek i kolegów, który jest poniekąd słuszny, że nie można, jeśli patrzymy przez pryzmat konstytucji, o której tak dużo mówimy, to nie możemy zgodnie z tym, co jest zapisane w konstytucji, zrównywać małżeństwa ze związkiem partnerskim. Dlatego. Ale wie pan, że ta rejestracja wygląda inaczej niż zawarcie związku małżeńskiego. Moje koleżanki i koledzy podnoszą argument taki, że jeśli ktoś zawrze taką umowę przed notariuszem, później ta umowa powinna być zarejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeśli są dwie osoby, które chcą pójść do kościoła i zawrzeć ślub przed ołtarzem, to ksiądz później idzie, rejestruje ten związek do Urzędu Stanu Cywilnego. To się niczym nie różni to, czy pójdziemy do notariusza, czy pójdziemy do księdza. W 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że artykuł 18 Konstytucji nie zakazuje wprowadzenia równości małżeńskiej. To już jest pozamiatane. Drodzy państwo, to teraz czas na prawą stronę. Później będziecie mówili, że są te związki dyskryminowane, bo nie ma adopcji dzieci i tak dalej. I tego się obawiam. Ale ja nie utrudniam i Roberta Biedronia, i Krzysztofa Biedronia. Ale pan jest w związku małżeńskim.
małżeńskie. To dlaczego chce pan utrudniać życie innym osobom? Ale i Roberta Biedronia, Krzysztofa Śmiszka przecież znam i w jaki sposób ja im utrudniam, żeby się nawzajem kochali? Ale bo nie przegłosował, bo nie chce pan przegłosować związku z partnerem. Przez to są dzisiaj, nie wiem, czują się, jest gorszy. Czują się uregulujmy, a proszę bardzo, ale nie nazywa to związkiem partnerskim. Uregulował pan? Tylko przypomnę Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy mówią, że Europejski Trybunał Praw Człowieka też nas zobowiązuje do uregulowania kwestii związków partnerskich. Michał Wawer polemizował ze mną, że to dotyczy setek tysięcy płci, panie redaktorze. To ta ustawa, ten projekt ustawy zaproponowany przez Lewicę, to jest ustawa o małżeństwie cywilnym pod zmienioną nazwą. Ja czytałem ten projekt, 90 kilka procent, to jest literalnie przepisane z kodeksu rodzinnego. A co w tym strasznego? Nawet właśnie, to nie jest nic strasznego. Lewica ma prawo się domagać wprowadzenia takich... Ale dlaczego Konfederacja się tak tego boi? Ale zabrania tego konstytucja. Nie zabrania. Zabrania tego konstytucja. O treści czynności prawnej mówi, decyduje nie. jej treść, a nie to, jakie... A przypomnij pan zapis konstytucyjny dotyczący małżeństwa. Mówi, że małżeństwo cywilne jest związkiem kobiety. Nie, jako. No nie, ale właśnie tak nie mówi. No mówi pani doradcy prawnego. No nie mówi pan. Moment. Ale pani posłanko, pani pośle, ale konkretnie. Nie. Pytanie. Pamięta pan zapis konstytucyjny dotyczący małżeństwa? No pamiętam, jak się zaczyna. Od definicji małżeństwa. Nie. Małżeństwo jako związek kobiety jako, i mężczyzny. Jako. No i co dalej? To jest. I to nie jest jako. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega szczególnej ochronie prawnej Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast nie jest powiedziane, że nie może być innego związku partnerskiego osób dwóch płci. To jest definicja małżeństwa. To jest definicja małżeństwa. I można myśleć, można sobie wymyślić, że stworzymy jakiś inny związek, który się będzie różnił od małżeństwa. Ale wy proponujecie małżeństwo pod zmienioną nazwą. A konstytucja zabrania wprowadzania do porządku prawnego małżeństwa innego niż związek kobiety. Ale gdzie to jest napisane w konstytucji? Ułatwiać właśnie życie ludziom, którzy się po prostu kochają, a wy po prostu utrudniacie tylko kompletnie nie rozumiecie. 15 sekund przedstawiciel prezydenta. Co pani chce, tylko zgodnie z konstytucją. Andrzej Duda takim... Drodzy państwo, no ja... Przepraszam. Harmider jak w przedszkolu, no... Przepraszam. Słowo daję. Panie redaktorze, trzeba jasno powiedzieć, że cała ta sprawa komisji do spraw badania tego, jak inna komisja działała, to jest jeden wielki temat zastępczy. Takimi rzeczami powinien się zajmować jakaś grupa urzędników gdzieś w jakimś głębokich gabinetach jakiegoś urzędu, a nie wiceminister obrony narodowej. Wiceminister obrony narodowej powinien się moim zdaniem zajmować na przykład kwestią tego, że Polska jest bezbronna, że cała nasza roczna produkcja amunicji wystarcza na to, żeby prowadzić 3 dni wojny. I jestem przekonany, że widzowie by woleli usłyszeć bardziej niż na temat komisji Smoleńskiej, woleliby od pana ministra usłyszeć, co rząd zdziałał w ciągu ostatniego roku w sprawie zwiększenia produkcji amunicji. Joanna Scheuring-Wielgus. Pan Miller powiedział, że Antoni Macierewicz udowodnił, że doszło do zamachu i ta komisja doprowadziła do pokazania prawdy. Ja zwrócę uwagę na jedną ważną rzecz. Jak Antoni Macierewicz był w opozycji, a rządziła Platforma, od 2010 roku zaczynał wrzucać do świadomości opinii publicznej różne teorie spiskowe. Mówił o mgle, mówił o tym, że był rozpylany hel w Smoleńsku, mówił o tym, że 3 osoby na pewno żyją, mówił o tym, że była bomba na pokładzie samolotu, mówił nawet o tym, że drzewa były wcześniej złamane. To były jego teorie. I teraz w momencie, kiedy doszliście do rządu, kiedy Macierewicz dostał możliwości do wglądu do dokumentów, te, które wcześniej były procedowane i przeglądane przez komisję Millera, co zrobił? Ten dokument, który przyniósł dzisiaj tutaj Cezary Tomczyk, jest aktem oskarżenia wobec Macierewicza. Jest dokumentem dowodów na to, że Macierewicz kłamał, że manipulował, że zapraszał innych naukowców do mataczenia i mówienia nieprawdy. Ten dokument pokazuje, że wynosił dokumenty z tej komisji państwowej i jego żona je redagowała. Znaczy, czy pan tego nie widzi? Ja jestem w ogóle porażona tym dokumentem. Mam nadzieję, że 41 tych zawiadomień postawi Macierewicza przed sądem i mam nadzieję, że w końcu usłyszymy, bo ja tak uważam, że Macierewicz bardziej ceni sobie dobro narodowe Rosjan niż dobro narodowe Polaków. Przepraszam, ale to bardzo odważna teza, przedstawiciel tej partii, która wywodzi się z PZPR-u. Ja nie wywodzę się z PZPR-u. Nie, proszę mnie nie obrażać. I pana Czarzastego, który wodzi się wprost PZPR-u i który próbuje dzisiaj Macierewiczowi odebrać Orła Białego. Bardzo odważna teza. Panie ministrze, jak udowodnił to nie tylko ten raport pana Cezarego Tomczyka, ale również wiele książek, czy to Piątka, czy redaktora Rzeczyckiego. Macierewicz ma bardzo bliskie
bliskie kontakty. Bez oskarżenia, bo łatwiej by wtedy pewnie panu Macierewiczowi pozwać panią. Drodzy państwo, dałem wam 30 sekund, dałem wam 30 sekund na polemikę, przywracam porządek. Pół zdania odpowiedzi do pana posła z Konfederacji. Po pierwsze, to nie jest temat zastępczy, bo mamy do czynienia z realnym problemem śmierci polskiej elity i funkcjonowania państwa polskiego w tym kryzysie. Nie mówię, że Smoleńsk jest tematem zastępczy, tylko że komisja do spraw badania komisji. Druga sprawa, panie pośle, proszę nie mówić, że Polska jest bezbronna, bo to nie jest zgodne z prawdą, to raz, a dwa, jest to taki, przedstawienie takiego obrazu jest szkodliwe po prostu dla nas wszystkich. To jest zgadzam się. Natomiast gratuluję panom dobrego samopoczucia. Michał Wawer. Odpowiadając i panu doradcy, panu ministrowi, tak i panu ministrowi z Platformy. Według Defense 24 przykładowo polskie zdolności produkcyjne amunicji 155 mm wystarczają przy intensywności jak na Ukrainie na maksymalnie 5-6 dni pełnoskalowej wojny. Nie mówcie panowie, pan nie opowiada głupot, to jest świetny artykuł Defense 24. No panowie, oddaliście Ukrainie polskie czołgi, oddaliście polską amunicję. Nie mówcie teraz, że Polska nie jest bezbronna. I Cezary Tomczyk, nie mówcie, że nie jest gotowana na wojnę. Ja to teraz pytanie do przedstawiciela Konfederacji, która jako jedyna jest zdecydowana już na swojego kandydata. Rozumiem, że się nic nie zmieni. Sławomir Mentzen będzie tym kandydatem. Ale moje pytanie jest takie. No, wszystkie sondaże mówią, jaki będzie najbardziej prawdopodobny scenariusz tej pierwszej i drugiej tury, czyli w pierwszej turze z pierwszej tury do drugiej przejdzie kandydat Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Czy macie takiego kandydata w PiS-ie, którego z największą radością byście poparli w drugiej turze, czy też nie zamierzacie PiS-owi ułatwiać zadania i takiego namaszczenia przed drugą turą nie udzielicie? Nie, no oczywiście, że nie udzielimy, bo walczymy o drugą turę po prostu dla Sławomira Mentzena. I ja bardzo cieszy mnie przebieg tej dyskusji, tak, że dyskusja jest o tym, że tutaj pada jeszcze jakaś propozycja wspólnego kandydata, tutaj jakieś prawybory. Jakby wszyscy się gotują cały czas w tym sosie tych własnych konfliktów, a w tym czasie my jako jedyni już prowadzimy tą prekampanię. I ja, żeby być w programie, wróciłem wczoraj po nocy z objazdu ze Sławomirem Mentzenem po miastach powiatowych województwa świętokrzyskiego. Bardzo intensywnym objeździe, bardzo ciekawym, mnóstwo ludzi, jest rekordowa frekwencja w każdym kolejnym mieście. Także ta realna walka o prezydenturę już się toczy i na razie udział w niej bierze tylko Sławomir Mentzen, a pozostali nie mogą się wykluć ze swoimi decyzjami kandydatami i to jest fantastyczna wiadomość. A jak pan słyszał kandydata z Prawa i Sprawiedliwości, który z nich pańskim zdaniem miałby największe szanse na pozyskanie głosów wyborców Konfederacji? Nie widzę jakichś zasadniczych różnic pomiędzy... Ale bardziej Czarnek, bardziej Morawiecki, Nawrocki, Bocheński? Wszyscy kandydaci wystawieni przez PiS będą obciążeni tym, że są kandydatami PiS-u i że ciąży na nich 8 lat rządów PiS-u, ciąży na nich to, co robił PiS w czasie COVID-u, ciąży na nich inflacja, ciąży na nich fatalna polityka zagraniczna. Wszystkie te rzeczy, które wyborcom Konfederacji się nie podobają w PiS-ie. Jak już będzie kolejny kandydat, gdyby się tak zdarzyło, że ten kandydat PiS-u wejdzie do drugiej tury, to już każdy wyborca Konfederacji będzie podejmował własną świadomą decyzję, czy w ogóle iść głosować i czy głosować na kandydata akurat PiS-u. Ale to jeszcze pytanie do pana posła Millera, ale Mateusz Morawiecki w ogóle jest w grze o kandydowanie, czy nie? No nie zgłaszał swojej kandydatury do startowania. Przemysław Czarnek też nie zgłaszał, a nagle się okazało, że jest numerem jeden. Tego akurat nie wiem. Nie zgłaszał, mówił, że on jest, nie jest tak postawny i przystojny, jak wskazuje prezes. Natomiast, tak jak mówię, taka wprost deklaracja z tego, co mi wiadomo, ze strony Mateusza Morawieckiego nie padła. Ale pańskim zdaniem on powinien rozważyć kandydowanie? Ja wolałbym, żeby Mateusz Morawiecki był w przyszłości premierem, a nie prezydentem. Pani Beata Szydło sformułowała taką tezę, której państwo nie zapamiętali. Wystarczy nie kraść. Trzeba było nie kraść. To ci ludzie nie musieliby uciekać na Dominikanę. Ale te osoby nie mają zarzutu kraść. Joanna Scheuring-Wielgus, bardzo proszę. Wracając do Morawieckiego, Morawiecki w życiu nie wystartuje na prezydenta, ponieważ przyjedzie Szopa, zacznie sypać razem z tym drugim gościem, który siedzi nareszcie w Londynie. I dopiero wtedy zobaczymy skalę nieprawidłowości, która wydarzyła się podczas Państwa, przechodzić do raportu w sprawie Komisji Macierewicza, więc naprawdę po jednym zdaniu. Michał Wawer? Jedno. Szanowni Państwo, no tutaj ja jestem oczywiście całkowicie za tym, żeby ścigać podejrzanych, ścigać winnych, wyjaśniać te sprawy, tylko problem jest właśnie w tym, że to nie jest dobrze robione, także jest to robione po amatorsku i przykład Pawła Szopy jest tutaj najlepszym przykładem. Wiemy od obrońcy Pawła Szopy, tak, że jego miejsce pobytu było znane, bo on już prowadził negocjacje w sprawie dobrowolnego przyjechania do Polski z prokuraturą. I mamy tutaj taką sytuację, że rząd w tym momencie, wiedząc, gdzie ten człowiek jest,
wysyła, tak, żeby go zatrzymać, i to nawet nie polskich funkcjonariuszy, tylko rękami Interpolu, więc zatrzymuje rękami Interpolu człowieka, którego miejsce pobytu jest znane, i ogłasza to jako swój wielki sukces polityczny. A czego nie mamy w tej sprawie i nie mamy w żadnej sprawie, tak, rozliczeń pisowskich, to nadal nie mamy żadnych aktów oskarżenia, nikogo postawionego przed sądem. Ale czyli jest cały czas jedna wielka szopka z zatrzymania. Ale czyli on nie unikał odpowiedzialności, ale uciekł za granicę i chciał wrócić, ale go wcześniej zatrzymali, tak? Ale jeżeli nie potrafiliście go znaleźć, kiedy się ukrywał, to teraz nie ogłaszajcie sukcesu, kiedy go znaleźliście, kiedy sam powiedział, gdzie jest. Panie pośle, jedna uwaga. Polska policja nie ma prawa dokonywać zatrzymania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, po to stworzono Interpol.